Cześć, witajcie. Dzisiaj odpowiem na Wasze zdjęcia nadsyłane w mailach i o tym, dlaczego to tak długo trwa moje odpisywanie oraz dlaczego nie ma Waszych zdjęć na filmach oraz na końcu naprawdę bardzo świetny okaz. Zapraszam, zaczynamy. I dzisiaj naprawdę chciałbym, żebyście pisali od numeru pozycji i prawdziwe wyceny Wasze. Nie, że ja coś wyceniłem, a ktoś powie, że się nie znam. Sami piszcie, bez hejtowania i starajcie się być obiektywnym. Panie Marcinie, przesyłam do wyceny fotki 2 złote, które mi wpadło w ręce. Dziękuję za pomoc. No to moja odpowiedź jest taka. Cień na monecie, zamazane, nic nie widać. Ja musiałem napisać, i to niejednokrotnie tak jest, muszę napisać do tej osoby, która wysyła takie zdjęcia. Potem ta sama osoba wysyła mi ciut lepsze zdjęcia, bądź jeszcze gorsze. Akurat pan Marcin niedawno mi odpisał, były lepsze zdjęcia. I na tamtych zdjęciach widać, że tu jest ingerencja z jednej strony jakiegoś kwasu, to jest warte złomu, może 2 złote maksymalnie. Jeżeli automat to przyjmie, bądź ktoś to przyjmie. Pozycja numer 2 dość często spotykana. Ktoś wysyła ciągi numerów banknotów. Jeśli znalazłby pan chwilkę czasu i chce rzucić swoim fachowym okiem, prosiłbym o ocenę banknotów 100 zł. Ja zawsze znajduję czas, natomiast żeby sprawdzić to wszystko, to ten czas ucieka. Ja mam naprawdę zapytań niejednokrotnie do 100 w tygodniu. Robię to wszystko darmowo. Nie biorę za to żadnych pieniędzy, oprócz tego, że oglądacie moje filmy i jakieś tam procenty wpadają niewielkie. Robię to darmowo, niejednokrotnie odpisuję takim osobom i te osoby znowu coś odpisują i znowu coś odpisują i nie mogę skończyć danego dialogu, żeby przejść do następnej osoby. Oczywiście między innymi, jeszcze tutaj sprawdźcie te numery, mi się aż w głowie kręci, na to poświęcam nieraz dużo czasu. Między innymi też wysyłacie, piszecie co chwila, wysyłacie co chwila. Ja się zobowiązałem i chcę tego dotrzymać, natomiast jest to niemożliwe. Osobom, którym nie odpisałem, przepraszam, często odczytuję, potem myślę, potem się to gubi. Do osób, których nie odpisałem, bardzo serdecznie je przepraszam i jeszcze raz posypuję głowę popiołem. Nie jestem w stanie tego ogarnąć. Co jestem w stanie, to sami musicie też wnioskować z filmów, bo czasami za chwilę zobaczycie. I zapytanie od pana Rafała. Dzień dobry, czy mógłby pan wycenić tą monetę? Ta moneta przewijała się ostatnio na kilku wycenach, na kilku TikTokach. Niejednokrotnie moje filmy trwają od 30 sekund do 2 minut i ktoś nie potrafi poświęcić czasu, żeby oglądnąć. Woli wysłać zdjęcie zamazane. Nie ma tu żadnej destrukcji, nie ma żadnych innych znamion, żeby to mogło więcej kosztować. Tych monet, powtarzałem to setki razy, jest 400 milionów. Zachowało się w stanach mienniczych, nawet w workach do dziś prawdopodobnie gdzieś tam leży. I natomiast ta moneta 1 grosz 49 bez znaku mennicy jest warta złomu, grosik aluminiowy i niestety, panie Rafale, ja też potrafię sprawdzać, co wy oglądacie. Akurat pan Rafał nie, ale też sprawdziłem sobie inne osoby i ktoś potrafił oglądać kilka godzin, 4, 5, 6 godzin streamów, jak tam grają w gry sobie, CS-y i inne. Natomiast nie potraficie poświęcić 30 sekund na oglądanie filmów. Wolicie wysłać takie zdjęcie robione, przepraszam, nie każdy jest fotografem i nie każdy próbuje, ale robione jakoś tak dziwną metodą, że niewiele tutaj widać. I kolejna wycena od pana Pawła. Witam, posiadam takie dwie monety, które wiem, że posiadają wartość, ale nie wiem dokładnie jaką. Jak mógłby pan odpowiedzieć? Będę wdzięczny, pozdrawiam. Oczywiście, co na tych zdjęciach, to cienie, ostrość. No i tutaj 1 cent, jedno zdjęcie, tak, jedno w pionie, jedno w poziomie. Ja nie wiem, nie piszę tutaj, czy to jest skrętka, czy nie skrętka, czy tak wyszły zdjęcia. Jeżeli to są tylko zwykłe, no to jest wartość 1 cent i co tutaj mamy? 1 pens, tak? New pens. I kolejne ciągi numerów, tak dostaję. A to jest tylko chyba kawałek z tego, ja nie będę was zamęczał. Szukać. Jedno z gwiazdką oznaczone 20 złotówka, 9, 5 czwórek i 9. No to fajna sprawa nawet. To taki banknot też około 40 złotych, ale nie ma podanych emisji, nie ma zdjęć stanów. Słuchajcie, no to jest takie, no sami się wypowiedzcie. Z 3 ósemki w banknocie, no nic nie warte. BB 15113 jedynki, BB nie, BB to też nic nie warte. Słuchajcie, stany, emisje, solidy, to przecież to po setny raz to nie ma sensu się wypowiadać. No, sami widzieliście, ciągi cyfr ciekawe, a tutaj są ciągi, no nawet nie ma nic zbytnio ciekawego, a coś zauważycie, to piszcie. Witam, oglądam pana filmiki, bardzo fajne, krótkie na temat, proszę o pomoc, a dziękuję, że oglądasz moje filmiki, jest mi bardzo miło, proszę o pomoc w wycenie banknotów o nominale 200 zł, mają ciekawe numery. Pytanie mam zatem, czy są warte uwagi, to rozbierzmy te banknoty 7007399,
Nie widzę tu nic szczególnego. 3 dziewiątki nie podnoszą wartości, niby to takie dziwne. To BB również, to nie ma nic do znaczenia. 8, 9, 8, 9, 8, nic tu nie widzę. 4, 1, 7, 1, 4, 1, nic tu nie widzę. CX 9, 6, 9, 6, 9, 6, 7. No, gdyby to na końcu dziewiątka była, byłby jakiś radar, ale pewno też niewiele więcej niż nominał wartość, albo tylko 200 zł. No i ten pierwszy tu niewiele teraz jeszcze widzę, ale to, że te cyfry rosnące są, to w 1994 roku była to norma. Masz tutaj, mój drogi widzu, 1000 zł, więc no, można jakieś zakupy zrobić. O, a takie coś to akurat lubię. Przekrętka. Lubię, jak ktoś używa innego słownictwa, bo to jest akurat mało istotne według mnie. Przekrętka może być. Witam Cię, Zakapiel. Podczas przeglądania mojej kolekcji zobaczyłem, że ta 25-centówka jest przekręcona. Normalnie powinna być nieodwrócona. No tak, sprawdziłem. Mógłbyś mi napisać, ile mniej więcej jest warta. Holandia 1985, 25 centów. Natomiast nie lubię zdjęć zamazanych. Ble. Ale okej, okay. Słuchajcie, tu już jest ciekawe, bo to skręcona moneta, czyli tak zwana skrętka, przekrętka, niech będzie, no, 20 do 50 zł, bo można sprawdzić sobie Allegro Archiwum, wpisać skrętka, naciśnij sobie Europa, no i tam Ci wyjdą różne ceny bardzo tanio, więc ceny wyceniane podobnie jak w Polsce, nawet taniej bym powiedział, chociaż być może rynek holenderski jest specyficzny, no to może ktoś tutaj się wypowie. A i tutaj też dość często wysyłam zdjęcia, proszę o wycenę i ewentualny zakup. No i tutaj zdjęcia monet zagranicznych, też niewiele to widać, nie wiadomo, czy jest przód i tył, czy są to inne monety. Kilogram zagranicznych monet na chwilę obecną 50-60 osób, złotych, przepraszam, widzę powystawiane. Na kilogramy się to sprzedaje, jak tu nie ma RFN-u albo jakiegoś sreberka, albo franków szwajcarskich, tu nic takiego ciekawego nie widzę, może sami się wypowiedzcie, ósemka, banknoty PRL-u pomiętolone, pogięte, nie widać dokładnie serii emisji, a co jest istotne, w takich stanach to od 50 groszy, może ten Chopin, może 5 zł bym wycenił. Tutaj zagraniczne to też jakieś grosze, no wiadomo te przedwojenne polskie, ale też nie widać emisji, serii. Słuchajcie, te banknoty PKO to też nie są wielkie ceny, niestety. Wypowiedzcie się, bo pani chce sprzedać. To jest jej cały zbiór. Tutaj grup posegregowane, też często monety, nie widać roczników. Niejednokrotnie mówię, jakie roczniki są warte. Nie widać tu nic. No też na kilogramy PRL około 50 zł, więc może warto zważyć i powiedzieć, ile tego jest, a nie wyrzucać tutaj na złom czy do śmietnika, bo może ktoś to kupi. No te polskie banknoty to chyba najciekawsze są i bank i tyle. Piszcie swoje oferty. Ciekawe, jak ktoś napisze coś głupiego, hejtowego, to takie komentarze blokuje. Także składać oferty na pozycję numer 8. Zobaczymy, kto ile da. A tu akurat bardzo fajny temat. Także panie Zbigniewie, przepraszam, że w bieda wycenach się znalazło, no ale akurat zdjęcie wszystkich monet fajne. Witam pana Dominika. Przypadkiem trafiłem na pana filmik z lutego tego roku odnośnie 20-23. Obejrzałem, wysłuchałem za filmik. Dziękuję. Mam duży sentyment do tych monet. I tutaj ta fotka osobna, no niestety jest słabej jakości. Nie idzie tu nic zobaczyć. Bardzo szkoda. Monety zabezpieczone w kapslach to bardzo dobrze. Jakby się panu udało poćwiczyć trochę i wyciągnąć lepszą ostrość jednej jakiejś super monetki, byłoby miło, bo naprawdę fajne. Ale czasami ktoś naprawdę pokaźny zestaw radarów zebrał, bądź radaropodobnych, ale tu mamy, spójrzcie, same radary. Napiszcie, ile mógłbym zapłacić za taki radar, żeby je kupić, bo to są oferty też na sprzedaż często i spójrzcie, tutaj na przykład, no akurat zamazane zdjęcia, bo są dwie różne oferty od dwóch różnych osób. Niskie numery albo radaropodobne, to są tylko nominały. No czasami, słuchajcie, no zdjęcia przychodzą do góry nogami, również to dziękuję, muszę obracać, albo już mnie szyja boli od tego odwracania. Niby to wszystko łatwe, ale wysyłajcie od razu w pionowo, poziomo, tak żeby wszystko było widać. Niskie numery na 10 złotówkach, to też wydaje mi się, że tutaj cena wyższa niż nominał. Piszcie, ile by można było za taki banknot dać, to w sumie jak napiszcie, jak któryś będzie się powtarzał, to kupię i nagram o nim film, bo nawet ciekawe pozycje, i znowu czasami tu od drugiej osoby, tu nawet nic nie za bardzo nie widać, może na dużym monitorze ktoś coś dostrzeże, pozycja numer 10, piszcie numer banknotu. I tutaj kolejny, witam, proszę o wycenę, to dość często właśnie takie są posty, jakieś banknoty. Tutaj mamy 100 rubli, 500, 50, 10, 50 rubli, no ale pamiętajcie, banknot ma dwie strony, nie wszyscy muszą wiedzieć, czy to są banknoty rosyjskie, czy białoruskie, czy nie wiadomo z jakiego
państwa. Te monety wysyłane grupowo, tutaj spójrzcie, no stany okropne, złom. Często nie wiadomo, co jest rewersem, co awersem, do której monety, bo jest pomieszane, nie po kolei wysyłane. Często tak to wygląda, ja potem muszę odpisywać do tych samych osób, żeby wysłały na nowo, one znowu piszą i znowu nie mam czasu dla innych osób, czas mam ograniczony, bo kiedyś muszę też ten film zrobić, kiedyś muszę iść do normalnej pracy, bo ja się nie utrzymuję z tego, kiedyś muszę iść na trening, kiedyś muszę sobie odpocząć i słuchajcie, przez to inne osoby czekają miesiąc albo dłużej, albo czasami w ogóle do nich nie odpiszę, bo gdzieś mi się zgubią wiadomości, na co znowu przepraszam. Tak to wygląda. I tutaj kolejne zestawy monet, tutaj wybrałem akurat te 2 złotówki Nordic Gold, tak jak powtarzałem, do 99 roku one jeszcze jakąś cenę posiadają, później to już przede wszystkim są wartości nominalne, a tu nie widzę nic szczególnego, zresztą ciężko tu dostrzec, spójrzcie, przód, tył, awers, rewers, się już naprawdę miesza i znowu trzeba by odpisywać do tej osoby, a mogłabyś zrobić lepsze zdjęcia do pani, a można tak, a tak i znowu czytać i pisać i te korespondencje trwają, to by było dobre dla kogoś, kto jest na emeryturze naprawdę i może jak będę na emeryturze, to będę miał czas, to wtedy będę konwersował naprawdę, to wtedy będzie fajnie, a tak tutaj, tak jak mam tylko na przykład godzinkę na odpisywanie dziennie, a piszę tych osób masa, no to sobie sami pomyślcie, dlaczego ja nie mam czasu odpisywać. A i na chwilę obecną już leci 4 godzina nagrywania mojego filmu. Zobaczymy, ile jeszcze to zajmie, bo jeszcze trzeba opublikować film, jeszcze trzeba obrobić, opisać. To jeszcze dodatkowo godzina. A to bardzo ciekawy temat, przeczytajcie sobie. Witam, nazywam się Krzysztof, wysyłam zdjęcia dosyć nowej monety, bo z 2022 jest to trochę inny destrukt, bo jest przez przypadek inne państwo emitenta na monecie wybite. Moneta Lady Justice 2022 J1 OS Gold standardowo jest produkowana w USA w ilości 2000 sztuk. W 21 na monecie stoi Gibraltar. W 22 powinien być Gibraltar być. Przez pomyłkę pewna ilość monet została samoła wybita. Nie wiadomo do tej pory, ile monet samoła zostało wybite. Też nie wiadomo, ile ich jest na rynku zostało, bo jak tak pomyłkę zauważono, sklepy wycofywały je ze sprzedaży. Nawet klienci, którzy Lady Justice 1 Gold kupili, dostawali wiadomość od dealerów, żeby sprawdzili, jaką monetę dostali, jak to jest Lady Justice Samoa, żeby te monety z powrotem odesłali. Dlatego teraz w ogóle nikt nie wie, ile monet Lady Justice Samoa zostało. Jedna osoba, co zbiera monety, powiedziała mi, że nawet nie wie, gdzie taką monetę zakwalifikować, czy to jest destrukt, czy już fałszerstwo monety, w każdym bądź razie jest coś specjalnego. Na niemieckiej stronie dostałem informację, że to coś naprawdę niespotykanego i wycena mogłaby być 16 do 30 tysięcy złotych, ale ciężko. Słuchajcie i przeczytajcie to sobie samej, jeżeli wiecie coś na ten temat, no to odpiszcie w komentarzu, ja po prostu nie wiem nic, obiecałem pomóc, więc jedyną pomoc, jaką mogę zrobić, to udostępnić to na filmie. Ciekawy temat, którego jak nie potrafię rozwiązać, może widzowie odpiszą, albo trzeba by lepsze zdjęcia jeszcze, plus waga, plus rant, bo słuchajcie, no różnie to może być, można zrobić osobny film.